Trzeci tydzień lutego na rynkach finansowych rozpoczął się od potężnego odbicia na giełdzie w Japonii. Indeks Nikkei wzrósł o ponad 7%, po tym jak wcześniej od początku roku stracił 1/5 swojej wartości. Tydzień też rozpoczyna się od święta w Stanach Zjednoczonych, co może lekko wpłynąć na pewne wyciszenie emocji, zwłaszcza tych negatywnych. Chociaż z drugiej strony po tygodniowej przerwie do gry wracają Chińczycy, przez co te nadzieje na wyciszenie emocji mogą wydać się iluzoryczne. Doniesienia z Chin, szczególnie zachowanie tamtejszej giełdy, będą obok całej serii danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem danych inflacyjnych oraz obok sytuacji na rynku ropy, głównym determinantem zachowania inwestorów, decyzji inwestorów w trzecim tygodniu lutego. Dodatkowo krajowi gracze powinni uwzględnić jeszcze dane spływające z polskiej gospodarki, w szczególności dane o płacach i zatrudnieniu, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i cenach producentów.